Olbrzym. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Część 14! Nie ma odwrotu, pomyślała Dorota Jemajcher, patrząc na ostatniego z sześciu mężczyzn, przeciskającego się przez uchylone drzwi jej wnęki mieszkalnej. Był śniady i wysoki. Miał brzydką, niesymetryczną twarz kojarzącą się z kimś szalonym, zdolnym do okrucieństwa. Nazywał się Robert Wrelski i był jednym z najbardziej opanowanych ludzi, jakich znała. Niektórzy mówili, że miał wycięte serce, a zamiast niego zainstalowaną wagę, ale on też chciał wykorzystać okazję, a nie bezczynnie czekać. To ją podnosiło na duchu, to znaczyło, że to, co zaplanowali, nie było szaleństwem. Starcy tylko gadają, pomyślała ze złością. Tylko gadają, roztrząsają, jeszcze trochę więcej gadają, gadanie. Im to wystarcza, a na mnie. Dopóki gadają, dopóty rządzą, jak to się w końcu stanie, to nie wiadomo kto będzie rządzić i kto będzie żyć. Dlatego się wahają, a teraz trzeba działać. Wrelski podał rękę mężczyznom w pokoju. Na końcu przywitał się z jemajcher. Wykrzywił twarz w uśmiechu. Przytulił jak siostrę. Potrzebowała tego. Przez ostatnie tygodnie widzieli, jak biali wzmacniają posterunki porządkowych. W nocy znoszono skrzynki z bronią i amunicją. W hutach szeptali, że zaczynają walcować grube blachy na pancerne drzwi, które miały być zamontowane w przysmykach. Ale nie tylko to wskazywało, że wiele się zmieni. Wystarczyło spojrzeć na twarze porządkowych. Oni nie wiedzieli nic, ale czuli, że mogą więcej. Stali się bardziej brutalni i bezwzględni. Bili, wymuszali i wykorzystywali z niczym się nie kryjąc i nie zasłaniając się nawet prawem. Spiskowcy czuli, że czasu jest coraz mniej. Starcy wiedzieli. Dorota również wiedziała. Tomasz Hlaszkę dostarczył informacje o strzelaniach porządkowych z broni automatycznej, które wskazywały, że oddziały zostaną w nią wkrótce wyposażone. Obecnie broń automatyczną miał jedynie komendant główny modułu i dowódcy warty na przesmykach. To kilkadziesiąt sztuk na kilkuset buntowników. To nie była przeszkoda. Niech jednak tylko pięciu na posterunku ma broń automatyczną. To przekreśliłoby wszystko. Nawet gdyby wygrali, martwych byłoby więcej niż żywych. To wszystko uświadomiły starcom raporty chlaszki. Ale oni nadal nie robili nic. Wszystko było gotowe, plan był gotowy, ludzie znali swoje zadania. Osiemnaście oddziałów uzbrojonych w ładunki wybuchowe, pałki, tarcze i kusze. Starcy jednak wszystko wstrzymywali. Mijała godzina za godziną, dzień za dniem. Tydzień za tygodniem. Dorota wierzyła w ich mądrość, czekała i ufała im. W końcu oni to wszystko wymyślili. Czekała i uspokajała innych, ale starcy nic nie robili. Wszystko zmieniło się, kiedy dowiedziała się o śmierci Tomasza Hlaszkę. Starcy próbowali to przed nią ukryć, bali się jej reakcji. Słusznie, bo Dorota przestała im ufać. Miała wystarczającą wiedzę o strukturze organizacji, by dać jej impuls do działania. Na samej górze byli starcy. Trzech starców było mózgiem wszystkiego. Może było ich więcej, ale tylko trzech się odzywało. Nigdy nie widziała ich twarzy. Nie widziała nawet, czy są starcami. Nazywała ich tak dlatego, że ich zniekształcone przez głośniki głosy były ochrypłe i drżące, jak głosy starych ludzi. Kontakt ze starcami. Miało sześciu łączników. Dorota znała jednego z nich. Sama również była łącznikiem. Każdy łącznik przekazywał rozkazy do poruczników, którzy dowodzili oddziałami liczącymi od czterech do dwunastu ludzi. Dorota szacowała, że cała organizacja liczyła od dwustu do pięciuset ludzi. W większości byli to młodzi, sprawni i silni mężczyźni. Zrekrutowała co najmniej czterdziestu z nich, łącznie z Robertem Wrelskim spojrzała na zegarek i odwróciła się w stronę mężczyzn. Wypuściła powoli powietrze i uspokoiła oddech, by powstrzymać drżenie głosu. Nie chciała, żeby wyczuli jej strach. Mężczyźni stali oparci o ścianę w niedbałych pozach. W kieszeniach i w rękawach brązowych drelichów chowali drewniane pałki i noże. Dwóch miało granaty. Wycierali ukradkiem spocone dłonie o nogawki. Przez cały wieczór zbierali się we wnęce Jemajher jeden po drugim, żeby nie budzić niczyich podejrzeń. Nie miała opinii bogobojnej dziewczyny, więc mężczyźni odwiedzający jej wnękę nikogo nie powinni dziwić. Nie rozmawiali, milczeli i unikali nawzajem swojego wzroku. Nie wiedzieli, co ich czeka. Nie byli pewni, czy wojskowi nie zaatakują i nie pozabijają wszystkich. Ale najbardziej bali się reakcji zwykłych ludzi. To od nich będzie zależało, czy to, o czym marzyli, się powiedzie. Bez ich poparcia nic się nie uda, a nikt przecież nie mógł przewidzieć, czy powszechne narzekanie zmieni się w wolę działania. Czy może przestraszą się reakcji białych i pochowają we wnękach skazując ich na więzienie, wygnanie, a może nawet śmierć. Dorota spojrzała jeszcze raz na zegarek i oblizała spierzchnięte wargi. Jeszcze 15 minut. Za 15 minut poruszy pierwszy kamień i runie lawina. Dorota wiedziała, że na niej spoczywa odpowiedzialność za życie wielu ludzi nie tylko tych chłopców tutaj, ale także zwykłych modułowców. Ta świadomość gniotła jak głaz. To ona w porozumieniu z tylko jednym znanym jej łącznikiem. Ustaliła, że trzeba działać bez wiedzy starców. Znała sześciu poruczników, a jej łącznik jeszcze trzech. O planowanym ataku wiedziało tylko sześćdziesięciu ludzi. Na jej korzyść działał stan gotowości, który wprowadzili starcy po śmierci Chlaszkę. Stan gotowości oznaczał, że wszyscy porucznicy musieli być w stanie zebrać swoje oddziały i rozpocząć wykonywanie zadania w mniej niż dwadzieścia minut od otrzymania sygnału ataku. Oznaczało to, że wszyscy siedzieli od dwóch dni jak na szpilkach. Sygnałem miała być wiadomość przez radiowęzeł lub trzykrotne włączenie oświetlenia w ciągu minuty. Spiskowcy doroty byli w stanie wygenerować oba z tych sygnałów. To ona, według oryginalnego planu, wraz z oddziałem porucznika Wrylskiego, miała opanować biogazownię. Wszystkie pozostałe oddziały, które zostały powiadomione o nadchodzącym ataku, wykonywały zadania w łączniku. Buntownicy mieli tam przejąć kontrolę nad korytarzem łączącym kompleks z modułami, opanować centrum łączności wewnętrznej i posterunek porządkowych. Dorota liczyła, że gdy nada sygnał, inne oddziały przystąpią do opanowywania strategicznych miejsc w modułach, czyli wartowni przy obu tunelach prowadzących na powierzchnię, insektarium, farm, studni i wszystkich centralnych posterunków porządkowych. To powinno spowodować, że nie będzie posiłków dla łącznika z innych modułów. Wtedy się uda. Muszą jeszcze odciąć porządkowych od kompleksu. Gdy będą odcięci, stracą motywację do walki. Zostało 10 minut. Trzeba było ruszać. Dorota w końcu nic nie powiedziała chłopakom. Planowała, że coś powie, ale co to miało niby być? Miała zagrzewać do walki? Zagrzewać do poświęceń. Oni nie robili tego dla żadnych idei. Chcieli po prostu lepiej żyć. Chcieli zobaczyć Ziemię i słońce, dotknąć kory drzew i wykąpać się w rzece. Proste rzeczy, o których marzyli przez całe życie. Uważajcie na te granaty, mruknęła, wskazując na niezgrabne paczki wykonane z kawałków stalowych rur. Mężczyźni skinęli głowami, wsunęli je w skarpety. I zasłonili nogawkami. Byli gotowi. Wyszła z wnęki. Trzymali się kilka metrów za nią. Prowadziła ich przez niemal puste korytarze. Specjalnie wybrali noc. Szli szybko, może nieco za szybko. Przed korytarzem prowadzącym do komór biogazowni, Dorota podniosła rękę. Mężczyźni zatrzymali się. Dla przypomnienia, uniosła trzy palce, sygnalizując im, że muszą ruszyć za trzy minuty i poszła dalej sama. Teraz nie musiała przed nikim udawać. Przez jej ciało przeszedł dreszcz, a twarz wykrzywiła się, jakby miała zaraz wybuchnąć płaczem. Mogła sobie teraz pozwolić na łzy, ale po policzkach nie spłynęła ani jedna. Wciągnęła w płuca zimne powietrze. Pył zdążył już opaść, i poczuła w ustach jedynie zapach fekaliów. Była blisko bygazowni. gazowni. Bała się. Skręciła w prawo, ostatnia prosta. Na ścianie zobaczyła wydrapany rysunek. Nie widziała go wcześniej. Zatrzymała się na kilka sekund. Ktoś za pomocą kawałka metalu wydrapał w skalę drzewo. Wielkie drzewo o rozłożystej koronie. Na samym szczycie, na najwyższej gałęzi, siedziała dziewczynka. Poniżej osiem postacie o krótkich włosach. Wszyscy trzymali wzniesione miecze. Już wiedziała, czyje to dzieło. To kreska. Przywódczyni Bandy Dziewięciu. Banda Dziewięciu, tak o sobie mówili: Ośmiu chłopców od czterech do dziewięciu lat i ośmioletnia dziewczynka. Wszyscy inni nazywali ich Bandą Kreski. Jedni mówili, że nazywają ją kreską, bo umie tak dobrze rysować. A inni uważali, że dlatego, że była taka chuda. Chłopcy opiekowali się nią jak bracia i ubóstwiali za fantazję i odwagę. Inne bandy nie miały u siebie dziewczynek, nie dlatego, że nie chcieli ich u siebie. Małe dziewczynki w modułach widywało się rzadko, a te, które już tam były, nieczęsto kręciły się po tunelach, tak jak grupy kościstych i półnagich chłopców. Dzieci z bandy dziewięciu były najwierniejszymi słuchaczami opowieści Anny. Zawsze chciały słuchać o tym samym o drzewach, trawie, kwiatach, zwierzętach, rzekach i słońcu. Nawet teraz pukały czasem do doroty i pytały, kiedy wróci Anna i czy wróci w ogóle. Chciały jej się wtedy płakać. Nie, nie teraz, wyszeptała i otarła łzę. Potrząsnęła głową i wycisnęła z siebie resztki strachu i niepewności odrzuciła je na bok. Mięśnie twarzy były jak z drewna, nie chciały jej słuchać. W końcu jednak usta rozciągnęły się w uśmiechu, trzeszcząc jak skóra na starym meblu. Uszczypnęła się w policzki, by zaróżowiły się zalotnie. Uśmiech był przeznaczony dla porządkowych. Na wartowni w biogazowni powinno być teraz czterech. Dorota wszystkich znała. Tylko dwóch z nich było służbistami lubującymi się w biciu pałą, gdy tylko znaleźli pretekst. Reszta to bezmyślne młode chłopaki, których skusiły punkty i lekka praca. Stanęła przed stalowymi drzwiami. Na wysokości jej głowy widniała zadrutowana kratka. Po drugiej stronie było ciemno. Nacisnęła klamkę i pchnęła, ale drzwi nawet nie drgnęły. To byłoby za proste. Pomyślała i kopnęła w drzwi trzy razy. Jej buty były wzmocnione na czubku. Rozległ się głośny brzęk blachy uderzającej o blachę. Wiedziała, że strażnicy spali, chociaż powinni czuwać. Po minucie nadal nikt nie otwierał. Dorota kopnęła jeszcze raz. Przez chwilę w uszach dzwoniła cisza, ale w końcu przez zadrutowany kwadracik w półmrok korytarza trysnęło światło. Zmrużyła oczy. Co jest? Usłyszała ze za drzwiami zaspany głos. Serce zabiło jej mocniej. Znała tego chłopaka. Nieco ponury i małomówny, ale nigdy otwarcie wrogi. Nie robił jej rewizji, nawet jeśli według przepisów musiał. Dorota położyła dłonie na biodrach, by bardziej uwidocznić kobiece kształty. Tydzień wcześniej oddała drelich do przeróbek, by usunąć zwisający na pośladkach materiał i by zwęzić go w talii. Teraz mocno przylegał do ciała. Wyglądała nie gorzej niż profesjonalistki z rozkoszniaka. — To ja! — powiedziała słodkim, ale nieco niecierpliwym głosem. — Borys, to ty? — Otwórz mi, proszę, bo muszę wejść. Dopiero po chwili zorientowała się, jak to było idiotyczne. — Bo muszę wejść? — pomyślała, zagryzając wargę. — Bo muszę wejść. — Kurwa, ale ze mnie kretynka! — Cisza. Kolejne sekundy ciszy. Serce biło jej tak mocno, że poczuła mdłości. Może się pomyliła. Może nie miał na imię Borys. Pamiętałaby się uśmiechać. To było teraz najważniejsze. Uśmiechać się. Po co? Burknął w końcu. Jest czwarta. Zmiana dopiero za dwie godziny. Zapomniałam z szafki kartki punktowej. Zaszczybiotała z ulgą. To był już wcześniej obmyślony pretekst. Lepszy niż, bo muszę wejść. To odbierzesz sobie za dwie godziny, rzucił chłopak. I Dorota przeraziła się, że odejdzie. Byli na to przygotowani, mogli wysadzić drzwi, ale Dorota chciała tego uniknąć. Zbliżyła twarz do metalowej kratki. Ich usta dzieliło teraz kilka centymetrów i trochę pociętej w paski blachy. Borys! mruknęła. Starała się, by zapach perfum dotarł do chłopaka. Zapach był w modułach często ważniejszy niż wygląd. No proszę. Czuła na policzkach jego ciepły oddech. Dyszał. Oczy zaszły mu mgłą. Z nimi to jest takie łatwe, pomyślała. Nie mogę otworzyć, odpowiedział chłopak. Teraz już jednak miękko, tonem, który dawał nadzieję. Dorota chciała nadal prosić, ale nagle szczęknął zamek. Chłopak uchylił drzwi. Dla ciebie zrobię wyjątek, dokończył szeptem. Gdy zobaczył ją w pełnym świetle, otworzył usta. Widziała, jak źrenice rozszerzają mu się. No i klucz do szafki to wtedy ja, wydukał i wyciągnął niepewnie rękę, ale Dorota położyła mu dłoń na brzuchu. Popchnęła lekko, i przekroczyła próg. Dłoń była zbyt nisko, niż wynikałoby to z ergonomii ruchu, i zdecydowanie za nisko pod względem obyczajności. Zatoczył się do tyłu, jak pijany. Zrobiła jeszcze jeden krok i była w środku. Ja sama, szepnęła, patrząc mu w oczy. Po co masz się trudzić, bo ja sama nie wiem, czy na szafce. Czy pod szafką, czy gdzieś mi tam upadł, jak się rozbierałam do mycia? Ja tam zawsze bałagan robię. Dorota szybko rozejrzała się po korytarzu, zerknęła na zegarek. Jeszcze czterdzieści sekund. Byle nie zamknął na klucz, pomyślała i niemal naparła na mężczyznę, odsuwając go od pancernych drzwi na krok. O, przepraszam, roześmiała się. Wydawało jej się, że to, co robi, jest tak czytelne, że chłopak zaraz zorientuje się, że coś jest nie tak. Zerknęła mu w oczy. Nie musiała się tego obawiać. Chłopak oddychał szybko, patrzył, ale nic nie widział. Nagle usłyszała ciężkie kroki w korytarzu. Borys odsunął się od niej gwałtownie. Chciał zatrzasnąć drzwi, ale Dorota zastąpiła mu drogę. Co tu się kurwa dzieje? W korytarzu pojawił się stary strażnik o krzywym zgryzie i podobnych do rybiego pyska ustach. Mężczyzna miał tłuste włosy ściągnięte w kucyk i dziobatą twarz. Był krępy, o szerokich ramionach i zaokrąglonym karku. Wskazał na nią nienaturalnie długą ręką, zakończoną grubymi paluchami. — Co ona tu robi? Jakie są kurwa przepisy? Nikogo nie wpuszczać! Darł się na chłopaka. — Ty nie potrafisz tym tępym łbie tego zapamiętać! Pchnął go na ścianę, a Borys rozpłaszczył się na niej i znieruchomiał. Gorylowaty strażnik wyciągnął w ramiona, by wypchnąć Dorotę za drzwi. Nie spodziewał się oporu. Dorota wyszarpnęła z drzwi klucz, a potem uchyliła się, by wyminąć strażnika i uciec w głąb korytarza. Była szybka, ale korytarz za wąski, a strażnik zbyt blisko niej. Pałka świsnęła w powietrzu i przed oczami eksplodowała jej biała kula światła. Potem ból. Wartownik nie trafił czysto. Bolały plecy. Gdyby trafił w głowę, Dorota leżałaby nieprzytomna na podłodze, a tak tylko upadła na kolana. Na ramieniu poczuła palce, silne jak obcęgi. — Co robisz, dziwa? — zaklął gorylowaty strażnik. Szarpnął mocno i chciał ją wypchnąć przez uchylone drzwi, ale nie docenił jej szybkości. Jemajcher wybiła się mocno w górę, prostując jednocześnie kark. Trafiła go głową prosto w nos. Usłyszała chrupnięcie łamanej kości. Głowa odskoczyła strażnikowi do tyłu. Na szyję Jemajcher chlusnęła krew. Takie uderzenie powinno go pozbawić przytomności. Ale goryl tylko się zachwiał. Dorota chciała uciec w głąb korytarza, ale ktoś chwycił ją od tyłu. — Borys? — pomyślała. — Ty głupi mały... To nie był Borys. Gorylowaty strażnik uderzył nią pięścią, celując w głowę. Jemajcher zasłoniła się ręką, ale to nie wystarczyło. Kolana ugięły się pod nią, a przed oczami na chwilę zrobiło się ciemno. Gdy je znowu otworzyła, pałka wznosiła się do następnego ciosu. Strażnik zaciskał zakrwawione zęby w złowieszczym grymasie. Cios jednak nie padł. Drzwi uderzyły z hukiem o ścianę i do pokoju wbiegło sześciu mężczyzn. W upiornej ciszy zaczęli okładać pałkami obu strażników. Słyszała tylko głuche uderzenia, jęki i stęknięcia. Twarz siwego, gorylowatego, olbrzyma odkształciła się jak gnijące jabłko. Skulił się, by chronić głowę, a chmara młodych mężczyzn obsiadła go, tłukąc bezlitośnie po całym ciele. Wystarczy! krzyknęła Dorota, gdy tylko przytomniała i podniosła się z podłogi. Jej głos był chrypły. Szczęka i ucho pulsowały bólem. Czuła, jak po szyi cieknie krew. Starła ją spoconą dłonią. Dalej! Wrzasnęła, szarpiąc Wrelskiego, który nadal bił starszego strażnika z wyrazem wściekłości na twarzy. Trzeba iść dalej! krzyczała. Wrelski opanował wściekłość. Starczy! wrzasnął. I mężczyźni przestali bić nieprzytomnych, już porządkowych. Zwiążcie ich i dołączcie do nas! Wskazał na dwóch chłopaków. Którzy jeszcze dyszeli z wysiłku. I zamknijcie drzwi od środka, reszta za dorotą. Poprowadziła ich ciemnymi korytarzami biogazowni. Minęli dwie wnęki i tunel do szatni. Po kilkunastu krokach stanęli przed drzwiami do wartowni. Szarpnęła za klamkę. Drewniane, obite blachą drzwi były zamknięte. Strażnicy zdążyli się zabarykadować od wewnątrz, musieli usłyszeć odgłosy walki. Otwierać! krzyknęła, kopiąc w drzwi. Mamy broń. Otwierać! nikt nie odpowiedział. Nic wam nie zrobimy. Otwierać, bo wysadzimy drzwi. To ty, Dorota? Usłyszała znajomy głos. Przylgnęła uchem do cienkiej blachy. Tak, Tomek, potwierdziła. To był jeden z porządkowych, którego znała. Otwórzcie, to nic wam się nie stanie, obiecuję. Czekała chwilę na odpowiedź, ale usłyszała tylko szamotaninę. Skinęła głową, dając znak Wrelskiemu. Granaty! wrzasnął Wrelski, a Dorota wyrwała pałkę jednemu z żołnierzy porucznika i zaczęła nią wściekle walić w blaszane drzwi. Nie, nie! usłyszała z wartowni. Otwieramy! Poddajemy się! Słyszycie? Poddajemy się! Szczęknął zamek i chłopaki z oddziału Wrelskiego wpadli do środka, roztrącając wartowników. Ci unieśli wysoko dłonie, pokazując, że są bezbronni. Byli rozczochrani i niekompletnie ubrani. Rebelianci wyrwali ich ze snu. Dorota podeszła do blaszanej szafy i zdjęła z gwoździa gruby pęk kluczy. Patrzyła przez chwilę, jak ludzie Wrelskiego grępują strażników. — Idźcie od razu do drzwi zewnętrznych — poradziła. — Tam najłatwiej się bronić. Zróbcie tam barykadę z tych szaf tutaj. Mi tu nie pomożecie. Wybiegła na korytarz, kierując się do sterowni. Stamtąd mogła dać sygnał, którego nikt by nie mógł zignorować. Włożyła klucz do kłódki, przekręciła go i naparła na drzwi. Otworzyły się ze zgrzytem. Ze środka dobiegał warkot aparatury. Podłoga trzęsła się lekko. Wcisnęła włącznik i na suficie zamigotało dłe światło ortyęciówek. Na każdej ze ścian znajdowało się kilkanaście blaszanych szaf z rozdzielnicami. Jedna dla każdego z modułów. Aby bezpiecznie nadać sygnał, dla wszystkich modułów musiałaby w każdej rozdzielnie obniżyć o napięcie. Nie miała na to czasu. Odnalazła szafę dla modułu łącznikowego i otworzyła ją uniwersalnym kluczem. Tam chciała nadać sygnał w bezpieczny i pewny sposób. Ukazała się przed nią plątanina różnokolorowych kabli, taśm, dźwigni, przełączników i bezpieczników. Kilka miesięcy pracy w biogazowni opłaciło się jednak. Główny inżynier nauczył ją, jak działają rozdzielnice i cała sterownia. Wciągnęła głęboko powietrze i położyła spoconą dłoń na jednej z czerwonych dźwigni. Nacisnęła na drążek całym ciężarem ciała. Po pięciu sekundach uniosła go i znowu opuściła na pięć sekund. Głośno liczyła, by przerwy między kolejnymi spadkami napięcia były takie same. Gdy skończyła otarła podszczóła, zamarła na chwilę, ale nic nie usłyszała. tylko ciągły pomruk pracującej aparatury. teraz czekało ją trudniejsze zadanie. chciała nadać sygnał jednocześnie do wszystkich innych modułów. nie można było tego zrobić bezpiecznie i szybko, ale sposób, który znała, minimalizował ryzyko awarii, a nawet jeśli by się zdarzyła, to była pewna, że uda jej się zidentyfikować problem. I szybko go usunąć. Wiedziała, że prąd modułom będzie bardzo potrzebny. Awaria biogazowni byłaby katastrofą. Bez prądu zapadłaby ciemność. Nikt nigdzie nie miał innego źródła światła. Ponadto przestałyby być ogrzewane insektaria i farmy, co szybko doprowadziłoby do głodu. Pompy przestałyby oczyszczać i dostarczać wodę. Jeżeli brak prądu byłby dłuższy niż tydzień, to w modułach zaczęliby umierać ludzie. Przecisnęła się między szafami do wąskiego korytarza. Na jego końcu była tablica elektryczna i awaryjne zawory dla każdego z trzech fermentatorów. Były rzadko używane. Proces był stabilny i wahania ciśnienia gazu w zbiornikach były na tyle małe, że nie wymagały reakcji. Poprzez awaryjne zawory można jednak było zmniejszyć ciśnienie gazu i zakłócić proces jego przesyłu. To powodowało spadek napięcia prądu. Położyła mokre od potu dłonie na pierwszym pokrętle. Nabrała powietrza, wytarła dłonie o nogawki spodni i znowu położyła na pokrętle. Bała się. Wzięła kilka krótkich oddechów, zebrała siły i naparła na metal całym ciężarem ciała. Zerwała plombę. Nie wiedziała, ile obrotów powinna zrobić. Na początek obróciła pokrętło 180 stopni i powtórzyła operację na dwóch kolejnych zaworach. Czerwona lampa ciągle pozostawała ciemna, zielona zaczęła migotać. Następne półobrotu odczekała chwilę i powtórzyła obrót na każdym z trzech zaworów. Zapaliła się czerwona lampa, a głośniki zatrzeszczały przenikliwym ostrzegawczym piskiem. Światło rtęciówek zbladło. I wtedy natychmiast zaczęła kręcić w drugą stronę, stabilizując ciśnienie biogazu. Mruczenie w sterowni stało się nieregularne, a ściany i podłoga rezonowały konwulsyjnie. Rtęciówki niemal zgasły, ale potem przestały blednąć i powoli rozświetliły się na nowo. Dorota wypuściła powietrze. Mdłości nieco zelżały. Kiedy uspokoiła oddech, upuściła biogaz z instalacji jeszcze dwa razy. Rtęciówki zbladły. I rozświetliły się przy akompaniamencie pomrukującej złowrogo maszynerii. Miała nadzieję, że sygnał został zauważony przynajmniej w części modłów. Była wyczerpana. Usiadła w kącie sterowni. Czuła strach, ale również ulgę. Już nie mogła tego powstrzymać. Zaczęło się. Żołnierze Wrelskiego siedzieli na przytaszczonych z wartowni metalowych skrzyniach. W jednej z nich znaleźli stary pistolet MAG 08 wraz z pasem, kaburą i dwoma magazynkami. Wrelski oglądał broń sprawdzając umiejscowienie bezpiecznika i ćwicząc wymianę magazynka. Pozostali mężczyźni ściskali w dłoniach pałki i przyglądali się porucznikowi. Dorota dotknęła policzka i zdrapała z niego zakrzepłą krew. W głowie nadal pulsował ból, w ustach czuła znajomy żelazisty posmak. Strażnicy siedzieli związani pod ścianą, patrzyli martwym wzrokiem na podłogę. O nic nie pytali, jakby wiedzieli dokładnie, co się stało. To się czuło w powietrzu od tygodni. Każdy wiedział, że coś nadchodzi, i niczemu się teraz nie dziwili. Siwy strażnik, pobity i okrwawiony, naprzemian budził się i tracił przytomność. Harczał i stękał, ale również nie powiedział słowa. Musimy iść, Robert. Zdecydowała w końcu. Nie ma po co tu siedzieć. Nie trzeba nas tu aż tyle. Myślisz, że sobie nie poradzą, włączniku? Wrelski nie wydawał się być zaskoczony zmianą planów. Zmrużył oczy. Dorota zawahała się na łamek sekundy. Czy ona była tutaj od podejmowania decyzji? Była przecież łącznikiem. Ona miała jedynie przekazywać rozkazy. Wiedziała jednak... Że już dawno powinien dotrzeć do nich koniec, że wszystko w porządku. Nie wiem, odpowiedziała, ale jej głos brzmiał zaskakująco silnie. Nie wiadomo, czy sygnał dotarł do wszystkich modułów. Dla pewności trzeba przejąć centrum szczekaczek i nadać przez nie komunikat. Do tego jeszcze wiadomość o filtraku dla kompleksu. Mamy o tym niewiele, ale wystarczająco, by powstrzymać ich natychmiastowy szturm na moduły. No i masz broń. Możesz się przydać w łączniku. Żołnierze oddziału działu porucznik Flasik mają tylko granaty. Jeżeli ci tutaj mieli pistolet, to co mają tamci na posterunku w łączniku? Tam jest to obsada piętnastu porządkowych. Brelski wstał ze skrzyni i włożył pistolet do kabury na pasie, zanim skończyła mówić. — Karoli Maciek, zostajecie tutaj! — rozkazał. — Pilnujecie, żeby żaden się nie uwolnił i zabarykadujecie te drzwi na stałe! — i tak przez kilka następnych godzin nikt nie będzie tutaj musiał wchodzić. Zrozumiano? Mężczyźni skinęli głowami. Sprawdzajcie, czy są dobrze związani co jakiś czas. Nie chcę niespodzianek. Zrobi się, poruczniku, powiedział Maciek. Żołnierze odsunęli łóżko i otworzyli drzwi na korytarz. Dorota i czterech buntowników ruszyło w stronę łącznika lekkim truchtem. Biogazownia znajdowała się w jednym z najrzadziej zamieszkiwanych modułów. Było tutaj niewiele wnęk mieszkalnych, a mieszkańcy, jeżeli tylko mogli, woleli spędzać czas w innych modułach. Nie spotkali nikogo. Zwolnili dopiero, gdy zbliżali się do grzybni. O tej porze na wartowni przy przesmyku strażnicy zazwyczaj spali. Przeszli chyłkiem przez komorę dekontaminacyjną. Skrzydła bram po obu stronach były rozsunięte. Minęli wartownię, nawet nie zaglądając do środka. Po wejściu na korytarz obwodowy w Grzybni Dorota poczuła charakterystyczny smród pracujących bezustannie owocników. Już kilka metrów za komorą na ścianach dostrzegli czarny nalot, który w miarę posuwania się w głąb modułu przekształcał się w kilkucentymetrową lśniącą powłokę. Szli szybko. Powietrze stało się wkrótce tak gęste od zarodników, że drapało w gardło. Dorota od kilku miesięcy nie odwiedzała Grzybni. Specjalnie omijała ją, nadkładając drogi. Nie robiła jednak tego z powodu zarodników, ale strachu. Bała się wspomnień. Nawet teraz, mijając zakręt prowadzący do wnęki Anny, zacisnęła mimowolnie usta. Po Annie została pustka, której nic nie zdołało wypełnić. Nie słyszała od niej słowa od momentu, kiedy opuściła moduły. Ale nie miała do niej pretensji. Listy? Po co to komu? Tylko pogarszają sprawę. Tak się umówiły. Liscy odciągają od ważnych spraw. Były przyjaciółkami. Przyjaźń ponad wszystko. Ich przyjaźń przetrwa. Wierzyła w to. Ziemia zadrżała od potężnego wybuchu. Ze ścian i sufitu sypnęły się drobne kamienie i pył. Dorota zachwiała się i zakaszlała, gdy wciągnęła pył do płuc. Mieli już niewiele czasu. Zaczęli biec. W wartowni między łącznikiem a grzybnią nie było nikogo. Biegiem wodowym! krzyknęła. Wrelski skinął głową. Słyszeli krzyki i pojedyncze strzały. Nie było kolejnych eksplozji. Na ścianach pełzało pomarańczowe światło. Pod nogami kłębiły się chmury coraz ciemniejszego dymu. Ogień. Gdy byli już naprawdę blisko, usłyszeli ochrypły krzyk. Stać, bo będziemy strzelać! — Ziemia! — Dorota podała hasło. — Kto wy? — Wrelski! — odkrzyknął Robert i znowu zaczęli biec. Dorota zakaszlała od dymu. Wartownia przed łącznikiem była opanowana przez buntowników. W drzwiach stało dwóch ludzi. To oni krzyczeli. Nagle przez stalowe wrota, od których gęstymi kłębami płynął czarny dym, wyszła niska i drobna blondynka w ognioodpornym hutniczym drelichu. Dorota ją znała — to była Olga Krawczenko, porucznik dowodząca jednym z oddziałów szturmujących wartownią w korytarzu łącznikowym. Miała czerwoną, spoconą i brudną twarz. Podbiegła do nich i wytarła przed ramieniem pot, rysując na czole ciemną smugę. — Musieliśmy wysadzić korytarz — wytłumaczyła, zwracając się do Doroty. W jej słowach nie było słychać wschodnich, melodyjnych nut. Mówiła czystą, odartą ze wszelkich regionalizmów polszczyzną. Z kompleksu nadbiegali niebiescy. Od razu zaczęli strzelać. Musieliśmy wysadzić korytarz. Wybuch pożar. Coś tam zaczęło się palić. Teraz już zamknęliśmy wewnętrzne drzwi, ale na początku trzeba było sprawdzić, czy się z kompleksu do nas nie przebiją. I nie przebiją się. Wszystko zawalone. Zajmie im to na pewno kilka godzin, jak nie dni. Masz tylko tych dwóch? Co zresztą? Atakowaliśmy tutaj. — W czternastu ludzi, ale oddział porucznik Flasik i moich trzech żołnierzy posłałam, by pomogli zająć szczekaczki. Tam jest ciężko. — Lepiej tam idźcie, macie czym strzelać — wskazała na pistolet wiszący u pasa Frylskiego. — Strażnicy zamknięci w wartowni? — zapytała Dorota. — Tak. — Związani? — Tak jest. — Przeszukajcie metalowe skrzynie w środku — powiedziała Majher. Ten pistolet znaleźliśmy w wartowni, w biogazowni. Jak tam dostali jeden, to tutaj mają tego więcej. Krawczenko skinęła głową i wydała rozkazy. — Biegniemy na krzyż! ich remachnęła ręką Nawrelskiego i jego żołnierzy. Mieli do pokonania kilkaset metrów. Po kilkunastu usłyszeli krzyki i strzały. Biegli dalej, aż w mdłym świetle ukazała się barykada ze stołów i krzeseł. Blokowała korytarz krzyżowy na całej szerokości przed głównym skrzyżowaniem modułu. Kilku żołnierzy leżało między krzesłami i strzelało co kilkanaście sekund w stronę posterunku porządkowych. Dorota odetchnęła z ulgą. Barykada była tuż za drzwiami sali socjalnej i centrali łączności. Musiało to oznaczać, że te są już pod kontrolą buntowników. — Ziemia! Ziemia! — krzyczała z daleka. W nozdrza uderzył zapach dymu, prochu i krwi. Do Doroty podbiegł jeden z poruczników który miał koordynować atak na posterunek porządkowych. Musieliśmy się wycofać. Oni mieli tam dużo broni. Mamy zabitych. Mówił spokojnie, ale usta miał rozedrgane, jakby zaraz miał się rozpłakać. Jedna ręka zwisała mu bezwładnie. Ręka w kombinezonu był przesiąknięty krwią. Dorota weszła do sali socjalnej. Leżało tam siedmiu żołnierzy. Skręcali się z bólu. Wszyscy z zaimprowizowanymi opatrunkami z brudnych szmat, przez które przesiąkała krew. Porucznik Flasik siedziała pod ścianą blada, z twarzą ukrytą w dłoniach. Gdy zobaczyła dorotę, zerwała się z podłogi i chwyciła ją za kołnierz kombinezonu. Miała usta wykrzywione wściekłą rozpaczą, zaczęła krzyczeć i płakać jednocześnie. Musimy to przerwać. Zabili ich, zabili ich po prostu, czterech moich. — Zabili ich, a ja uciekłam. Boże, ja uciekłam. Boże! — krzyczała. Zierenice flasik były rozszerzone, niewidzące. Nagle oderwała się od Doroty, umilkła i kucnęła, jakby opadła z sił. Dorota poczuła, że ktoś ciągnie ją za rękę i wyprowadza z socjalki na korytarz. To był Wrelski. — Nie przejęli kontroli nad głównym nadajnikiem w centrum szczekaczek. Nasi są w środku. — ale nie mają głównego nadajnika. Ta aparatura znajduje się w wewnętrznej komorze, poziom niżej. Stamtąd porządkowym na pewno udało się skontaktować z białymi. Biali już wszystko wiedzą. Mogą porządkowym w innych modułach kazać zniszczyć sprzęt. Możemy nadać komunikat na głośniki? Zapytała Dorota. Tak, teraz tak. Ale oni też mogą. Mogą nam zakłócać sygnał, a może nawet uniemożliwić nadawanie. Trzeba ich. Trzeba. Zaczęła Dorota. Słuchaj, przerwał jej Wrelski. Jeden z moich budował to centrum, z ściany. Mówi, że jedna jest na tyle cienka, że kilka naszych granatów zrobi wyrwę. Zrobili tam wnękę na szafę. Tylko, że jak któryś z tamtych tam będzie, to. Zróbcie to. Zróbcie. Już kują, przerwał. Bo nagle z drugiej strony barykady usłyszeli serię z karabinu maszynowego. — Szturmują! Porządkowi! Szturmują! Na ziemię! Kule odbijały się od aluminiowych blatów i krzeseł tworzących barykadę. Krzestały iskry na ścianach. Padli na ziemię. — Idź! — wrzasnęła Dorota Wrelskiemu w ucho. — Nadajcie sygnał do innych modułów, a potem o filtraku do kompleksu. Wrelski skinął głową, wcisnął jej w rękę pistolet i pobiegł chyłkiem do wejścia do centrali szczekaczek, zanim zdążyła zaprotestować. Dorota popatrzyła na pistolet. Co ma z tym robić? Nigdy nie strzelała. Zaczęła czołgać się w stronę barykady. Jakiś żołnierz obok leżał z karabinkiem, ale nie strzelał. Seriami! wrzeszczał. Seriami walą. Co robią? krzyknęła. Żołnierz nie usłyszał jej pytania, albo rozmyślnie je zignorował. Nie podejdą, tchórze! Nie podejdą! Nie podejdą, tchórze! Pierdoleni mordercy! Chłopak miał w oczach łzy i wykrzywioną szaleńczo twarz. Każdego zabiję! Zabiję! Popatrz pod ścianami i tam na środku, trzech zabiłem! Zaczął się śmiać. To za naszych chłopaków! Oni zaczęli! Na Boga przysięgam oni! My mamy mało amunicji, ale umiemy zabijać. Oni już nie będą szturmować! Szturmowali tylko raz, bo myśleli, że mamy tylko pałki. Tylko dlatego! Nagle z centrum szczekaczek wybiegło trzech żołnierzy. Nastąpiła eksplozja. Ze ścian posypał się gruz i pył. A przez korytarz przytoczyła się fala gorącego dymu. Dorota zerwała się z ziemi i razem z Wrelskim oraz jego ludźmi wbiegła do centrum komunikacyjnego. Wstrzymała oddech. W powietrzu było tyle dymu i kurzu, że nie próbowała oddychać. Przebiegła przez salę operatorów i wpadła do korytarza prowadzącego do drzwi z głównym nadajnikiem. W murze zauważyła wyrwę. Była nieco większa niż studienka kanalizacyjna, ale bez namysłów czołgała się do środka. Czuła, że ostre skalne krawędzie rozdzierają jej kombinezon i skórę. Po drugiej stronie korytarz był ciemny i zadymiony. Wstała na nogi niepewna, w którą stronę biec. Za sobą dostrzegła już głowę Wrylskiego. Ruszyła w prawo. Napotkała na drewniane drzwi. Naparła na nie barkiem. Ustąpiły i wpadła do środka, przewracając się. Zobaczyła mężczyznę w uniformie porządkowego, starającego się wyrwać jakiś kabel. Rzuciła się w jego stronę. Ale w tej samej chwili poczuła mocne uderzenie w głowę, eksplozja kolorów i kształtów. Upadła na beton, pulsująca czerwień zamieniła się w ciemność. 18 minut, 22 sekundy! krzyknął Junker. Okrążenie szóste! Za wolno! Anna pobiegła do stanowiska Strzeleckiego, starając się uspokoić oddech. Chwyciła prawą dłonią. Za uchwyt karabinka zamontowanego na piersi, wypiła broń i położyła się. Przejęła pozycję i spojrzała na celownik kolimatorowy. Egzomięśnie napięły się gwałtownie. Czuła, jak ślizgają się w wyszlifowanych grafiksowych rynnach. Kilkanaście metrów dalej zaczęły pojawiać się cele. Nacisnęła spust. Huk strzału był jak kopnięcie w głowę. Przed nią dziesięć celów do trafienia. Strzelała szybko, celowała w mniej niż sekundę. Cztery, trzy, dwa, jeden, koniec. Osiem! krzyknął stojący obok Juncker. Osiem trafień. Zanerwowo, za wolno. Chcę dziesiątek i dziewiątek. Wstała, wcisnęła karabin w uchwyt na piersi i wbiegła w ciemny tunel za strzelnicą. Trenowali w starych sztolniach, wydrążonych jeszcze przez Hitlerosów. W latach 40 dwudziestego wieku, plontanina korytarzy, częściowo zawalonych, w kilku miejscach wychodziła na naturalne jaskinie. Miała w nogach dopiero 6-3 kilometrowych okrążeń, i mimo 50 plecaka nie była zmęczona. Trening dopiero się rozpoczął. Biegła lekko i pewnie. Przyzwyczaiła się już do dziwnego wrażenia lekkości, jakie dawały egzomięśnie. Płynęła w powietrzu. Jakby była na powierzchni księżyca, nie ziemi. Podobnie czuła się na siłowni jeszcze przed apem, kiedy robiła przysiady z obciążeniem. Po odłożeniu ciężaru przez kilka sekund odczuwała lekkość, jakby unosiła się w stanie nieważkości. Mózg dopiero po kilku sekundach zwalniał włókna mięśniowe z niepotrzebnie wykonywanej pracy i efekt lekkości znikał. Tłumaczono im że mózg inaczej interpretuje napięcie mięśni wewnętrznych i zewnętrznych i używa zbyt dużej ilości włókien tych pierwszych. Efekt ten miał być coraz mniej odczuwalny, ale podobno nigdy nie ustąpi zupełnie. Tak mówił Por, ale skąd do cholery on mógł to wiedzieć? Zapaliła latarkę wbudowaną w kask. Białe światło liznęło wilgotne szare skały i rozproszyło ciemność za zakrętem. Grafel był elastyczny i pozwalał stopie odczuwać różnice w podłożu. Ale jednocześnie tak mocny, że uderzenia o kamienie nie sprawiały bólu. Za plecami usłyszała wystrzał a po chwili dwa następne. To Kasjańska z każdym okrążeniem była bliżej. Biegła szybciej. Ona zawsze dawała z siebie najwięcej. Anna poczuła, jak rozgrzane mięśnie owiewa tunelowych łód. Zaczęła biec pod górę. Lubiła tę część trasy. Mogła łatwo wybrać miejsce, gdzie postawić stopę. Uczucie lekkości straciło na sile. Mózg zaprzągł do pracy znaczną część włókien mięśni wewnętrznych. Po kilkudziesięciu metrach korytarz zaczął stromo opadać. Pojawiły się kałuże czarne jak węgiel wody. Zwolniła. Zimna woda zalała stopy. Rozstawiła ręce, by złapać równowagę. A potem brnęła przez kałużę powolnym truchtem. Nagle nogi zapadły się w smolistą kipiel po kolana. Biegła dalej. Stopy wyginały się, ślizgały na niewidocznych pod wodą kamieniach. Potknęła się i zamachała rękami, próbując złapać równowagę, ale plecak pociągnął ją w dół. Na powierzchni zdołała utrzymać jedynie głowę. Wbiła palce w skały, wstała i zaczęła biec dalej. Woda szybko wylała się zapa, i wkrótce znowu poczuła ciepło od rozgrzanych mięśni. Korytarz zaczął się rozszerzać. Wyciągnęła nóż z pasa na biodrze. Czas na karmienie. Pod ścianą jaskini stało wiadro z jabłkami. Nie czuła, że słabnie, ale wiedziała, że proces przenikania glukozy do krwi jest powolny. Trening będzie trwał na pewno kilka godzin, więc potrzebowała energii. Wzięła owoc z wiadra. I zatrzymała się, by go obrać. Potem przecięła jabłko na pół, wydłubała pestki i pocięła owoc w dłoni. Ruszyła znowu korytarzem wolnym truchtem. Sięgnęła do pasa biodrowego i otworzyła szczęki rozdrabniacza. Syknęło sprężone powietrze. Wepchnęła do środka miąż owocu i mocno zacisnęła wieko. Ałpy nazywały rozdrabniacz gębą, bo taka była funkcja urządzenia. Służyło ono do rozdrabniania pokarmu przeznaczonego do zasilenia egzomięśni. Na pasie biodrowym znajdowały się trzy rozdrabniacze. Jeden przeznaczony był na miazgę owocową, drugi na skrobię, a trzeci na celulozę. Najszybszą energię dawał ten pierwszy. Profesor Por podkreślał, że jest on najwydajniejszy i najbezpieczniejszy. I to właśnie jego aupy powinny używać w pierwszej kolejności. Sięgnęła po niewielką składaną korbę. I zakręciła kilkukrotnie. Noże w rozdrabniaczu posiekały jabłko na drobne kawałki. Z każdym krokiem w pojemniku rosło ciśnienie i spychało sok do egzorządka. Wiedziała, że znajdują się tam odpowiednie substancje, które pozwolą wyciągnąć z jabłka energię potrzebną dla jej mięśni, a mikroboty rozprowadzą ją we krwi. Wbiegła znowu w wąski korytarz. W powietrzu poczuła duszący smród chemikaliów. Korytarz opadał. Biegła kilkanaście metrów, a potem wskoczyła w głęboką, cuchnącą wodę. Na powierzchni wirowały tłuste plamy. Ap miał zbiorniki wypornościowe, więc gdy straciła kontakt z dnem, zaczęła płynąć. Skóra na dłoniach posiniała od chłodu. Gdy wyszła z wody, szczękała zębami. Przyspieszyła, by szybciej się rozgrzać. Korytarz zaczął wznosić się gwałtownie. Po kilkuset metrach rozszerzył się, a potem zmienił w obszerną podziemną halę. Nazistowscy inżynierowie powiększyli ją materiałami wybuchowymi i miała teraz regularny kształt. W podłodze tkwiły nadal stare, zardzewiałe szyny kolejowe, a w głębi rdzewiały maszyny fabryczne. Zatrzymała się przy jednym z przykręconych do podłogi słupów obsypanych u podstawy wiórami i kawałkami kory. Zapachy żywicy i drewna były przyjemną odmianą od trupiego smrodu korytarzy. Sosnowy pień o wysokości niemal pięciu metrów mogła ledwo objąć ramionami. Sięgnęła do łydek i przesunęła obie dźwignie. Na dolnej wewnętrznej części goleni pojawiły się kolce. Naciągnęła mankiety na dłonie i zacisnęła palce na rękojeściach, wystrzeliły kilkucentymetrowe szpikulce. Wspinaczka była trudna. Pracowały przy nich głównie mięśnie wewnętrzne. Zewnętrzne były zaprojektowane do biegu i walki wręcz. Użycie ich przy bardziej skomplikowanych ruchach wymagało dużej zręczności i uwagi. Łatwo było coś naciągnąć lub naderwać. Dotarła do szczytu i zdjęła z niego kilkunastokilogramowy pieniek. Przycisnęła ciężar do piersi i zeszła, używając tylko jednej ręki. Ułożyła pieniek na podłodze przed słupem, schowała kolce na łydkach i wsunęła z powrotem mankiety w przedramiona. Wybiegła z jaskini. Korytarz prowadził stromo w dół. Ze stropu kapała woda. By się nie poślizgnąć, musiała umiejętnie hamować i kontrolować ciężar na plecach. Dla utrzymania równowagi rozłożyła ręce. Potem korytarz znowu wyrównał się. Pokonała dwumetrową przeszkodę, znowu wykorzystując szpikulce w mankietach. Tak to nazywali między sobą szpikulce, mimo że grun uparł się, żeby nazywać je pazurami. Służyły do wspinaczki, walki, wydłubywania brudu z bruz z pancerza, ubania w zębach i tysiąca innych rzeczy, a upy lubiły swoje szpikulce. Na końcu korytarza wisiała lina, po której musiała wspiąć się na skalną półkę cztery metry wyżej. Wpięła linę w urządzenie umieszczone na pasie biodrowym i rozwinęła repsznury zrobiła pętle na nogę i zawiązała prusiki. Wchodzenie po linie zmęczyło ją. Mózg nie był w stanie optymalnie wykorzystać egzo mięśni w takiej konfiguracji. Pracowały głównie mięśnie wewnętrzne i dlatego, kiedy wdrapywała się na półkę, ciężko dyszała. Uda i ramiona spuchły od wysiłku. Wstała i ruszyła znowu biegiem. Niemal całą pracę przejęły znowu mięśnie zewnętrzne. Więc Anna uspokoiła oddech po niecałej minucie. Korytarz zwężał się. Musiała iść na kolanach, a potem się czołgać. Jeszcze niedaleko. Kilkanaście metrów. Zaczęła już myśleć o strzelaniu. Musiała obracać biodra, tak jak mówił Dressler. Nogi i biodra też strzelają. Nagle skała pod stopami zadrżała. Ze stropu posypał się pył i przylepił się do wilgotnej szyby kasku. Starła go przed ramieniem. Wybuch. Nim doczłapała do końca 30-metrowego odcinka, nastąpiły kolejne dwie eksplozje. Zaczęło się, pomyślała. Zaczęła łapać powietrze jak topielec. Zakręciło jej się w głowie. Dorota, Dorota, Dorota. Imię zaczęło pulsować jej w uszach. Te wybuchy znaczyły coś złego dla jemajcher i modłów. Czuła to. Wiedziała. Zostało jej tylko kilkaset metrów. Trening już się nie liczył. Zignorowała dwa zadania i biegła wprost na strzelnicę. Skała znów zadrżała kilka razy. Kamienie zagrzechotały o pancerz. Przewróciła się, gdy kawałek odłupanej skały uderzył ją w ramię. Gdy wstawała, zrzuciła z siebie plecak. Pięćdziesiąt kilogramów balastu z łoskotem uderzyło o ziemię. Nie będzie tego potrzebować. Korytarz był ciasny i kręty. Drobne kamienie pod stopami zgrzytały przy każdym kroku. Jakby miażdżyły je gąsienice czołgu, wybiegła na strzelicę. Zrobiła zaledwie dwa kroki i usłyszała rozkaz. Rzuć broń! Mężczyzna w błękitnym mundurze stał przed junkerem. Wyciągnął w stronę Anny pistolet, trzymany w urękawiczonej dłoni. Za oficerem wojsk wewnętrznych stała drużyna kilkunastu zamaskowanych podkomendnych z bronią automatyczną. Nosili kamizelki grafelowe i hełmy. Obok junkera. Piętrzyli się Johan Mole i Olgierd Roth. Obaj byli bez broni. Mieli zdjęte kaski. Karabinki leżały u stóp oficera mierzącego do Anny. Blondyn o kanciastej twarzy i krzywym złośliwym uśmiechu powtórzył głośniej swój rozkaz: Rzuć broń! Liczę do trzech i otwieram ogień! Anna popatrzyła na junckera. A ten skinął głową. Oficer najwyraźniej nie wiedział z kim ma tu do czynienia i że nawet kilkadziesiąt kul nie przebije pancerza ałpy. Jednak rozkaz Junkera był jasny. Miała posłuchać. Wyszerpnęła broń i karabinek po krótkim locie zaklekotał na kamieniach pod stopami oficera. — Grzeczny chłopiec! — pochwalił blondyn i wskazał jej miejsce obok Junkera. Anna przeszła spokojnie kilka kroków. — Zjąć kask! — polecił, a kiedy to zrobiła znowu, roześmiał się rechotliwie. Pardon, madame, dodał. Powinni nieco różnicować te wasze puszki, żeby można było rozpoznać dziewczynkę albo chociaż dupkę przywiązać jakąś różową wstążką. Enchanté. Panie kapitanie, zagrzmiał Juncker. Ponownie proszę o wyjaśnienia. Niczego nie będę tłumaczyć, przerwał mu opryskliwie blondyn. Podczas stanu wyjątkowego dowódca wojsk wewnętrznych rządzi dekratami. Mamy stan wyjątkowy. Nie potrzebuję niczyjej zgody. Wycedził, a pułkownik kot rozkazał odprowadzić te twoje dziwolągi w bezpieczne miejsce. Ciebie też. Nie mogę się na to zgodzić, odparł Junker. I mogę strzelać, jeżeli napotkam na opór, przerwał mu nie satysfakcji blondyn. Stawia pan opór, sierżancie? Ziemia zadrżała od następnego wybuchu. Z sufitu posypały się kamienie i pył. Niebieski oficer ugiął kolana. I z obawą spojrzał na sklepienie jaskini. Ci na górze! syknął, kierując lufę pistoletu w stronę stropu. Ta brudna hołota! Chce tutaj rządzić, ale zrobimy z nimi porządek! Ręka, która ich karmiła, teraz wymierzy im klapsa! Krzywe usta oficera wygięły się jeszcze bardziej w parodii uśmiechu. Pasożyty! Nastała cisza. Junker zaciskał i rozluźniał szczęki. Nie spuszczając wzroku ze stojącego przed nim kapitana, Anna spojrzała na Olgierda Rota i Johanna Mole. Połączyła kciuk z palcem wskazującym u prawej dłoni i lewą wskazała na Junkera. Powtórzyła to dwa razy. Zrozumieli. Potwierdzili to skinieniami głowy. Anna nabrała powietrza w płuca, szykując się do skoku. I wtedy do korytarza z impetem wbiegła Alicja. Rzuć broń! Wrzasnął oficer. Kasjańska zatrzymała się. — Kto ta kurwa, jest? — zapytała Junkera, wskazując na Blondyna. — Rzuć broń! Liczę do trzech i otwieram ogień! Oficer miał widocznie swoją kwestię przygotowaną i wyuczoną. — Ty se możesz rozporek otworzyć co najwyżej, kmiocie, a nie, kurwa, ogień! Zamknij ryja! Nie do ciebie mówię! Wrzasnęła, kładąc dłoń na karabinku, wpiętym w uchwyt piersiowy. Niebieski oficer zakrztusił się, poczerwieniał na twarzy. Albo hapę, kurwa, możesz otworzyć! Kontynuowała Kasjańska po sekundzie przerwy na oddech. Jak kawał gołej dupy zobaczysz, kmiocie! Rzuć broń! Liczę do... Oficer przerwał i cofnął się, bo dostrzegł, jak Anna skoczyła na niego z wrzaskiem, uwalniając szpikulce. Nawet nie próbował strzelać. Olgiert i Johan osłonili ciałami Junkera, nim niebiescy zdążyli przenieść na nich wzrok. Utworzyli ze swoich apów osłonę przed kulami. Niebieski oficer odskoczył i zaczął uciekać. Anna nie goniła go. Uderzyła po prostu łokciem w pierś najbliższego ze zdezorientowanych żołnierzy. Przewrócił się. Dopiero wtedy pozostali rozbiegli się i zaczęli strzelać. Kule z kilkunastu karabinków i pistoletów maszynowych poleciały we wszystkich kierunkach. Jedni strzelali do Anny, inni w stronę Rota i Mole, a cała reszta do Kasjańskiej. Pogrążona w półmroku jaskinia roziskrzyła się światłem. Kule świszczały, odbijały się od ścian i podłogi. Kilkanaście uderzyło w ap Anny. Były jak silne kopnięcia. Przewróciła się na ziemię i uniosła ręce, by osłonić głowę. Jej kask był kilka kroków dalej. Przetoczyła się w jego kierunku. Kule cały czas biły, wapa, nie pozwalając jej utrzymać równowagi. Namacała kask i wcisnęła go na głowę. Teraz była bezpieczna. Spojrzała w stronę wyjścia. Niebiescy podzielili się na dwie grupy. Jedna uciekała, ostrzeliwując się chaotycznie, a druga ukryła się za głazami i zasypywała kulami ałpy. Widziała, jak od pleców rota odpadają drobne kawałki grafiksu. Niektórzy musieli mieć przeciwpancerną amunicję. Niebieski kapitan biegł w stronę wyjścia z jaskini, ale kasjańska szybko go doganiała. Nagle jednak zatrzymała się, wyszarpnęła karabinek z uchwytu piersiowego i wypuściła dwie krótkie serie w stronę żołnierzy strzelających do ałp osłaniających Junkera. Twarz jednego eksplodowała w fontannie czerwieni. Drugi upadł, trzymając się za nie osłonięte grafiksem kolano. Reszta zaczęła się wycofywać, ale nie przestawali strzelać. Anna zacisnęła zęby i pobiegła sprintem w stronę wycofujących się niebieskich. Chciała powstrzymać grad kul sypiących się na plecy rota i mole, któraś z nich mogła trafić w głowę lub przebić w końcu grafiksowo-grafelowe sploty pancerza. Żołnierze zauważyli ją za późno, a gdy już zauważyli, to strzelali niecelnie. Mieli poważniejszy problem. Alicja zabiegała ich od flanki i eliminowała bezlitosnymi strzałami wniosłoniętą grafiksem twarz. Niebiescy bali się zatrzymywać, by przyjąć jakąkolwiek przyzwoitą pozycję strzelecką. Strzelali w biegu, zmierzając w stronę wyjścia. Zostało już tylko ośmiu. Reszta była albo martwa, lub niezdolna do walki. Kule szarpały anną na wszystkie strony, ale żadna nie zdołała powalić jej na ziemię. Któryś z niebieskich strzelał pociskami z uranowym płaszczem. Grafik ukruszył się przy pasie biodrowym, Zakłuł egzomięsień prawego ramienia i nagle dwie kule trafiły w kask. Głowa odskoczyła jej do tyłu. Po lewej stronie szyby osłaniającej twarz. Pojawiła się pajęczyna. Zachwiała się i niemal upadła ale w ostatniej chwili wsparła się na ręce. Niebiescy zyskali znowu kilka metrów. Wstała i zaczęła biec. Niebiescy musieli dojść do wniosku, że Alicja była dla nich groźniejsza i na Annę zostawili jedynie dwóch. Opuściła mankiety i wypuściła szpikulce. Przestała czuć ból, czuła jedynie wściekłość. Jeden przyładowywał broń, a drugi wycelował w jej piersi. Ołowiane kule nie mogły uszkodzić grafiksu i tym bardziej przebić pancerza, więc zaatakowała tego, który przyładowywał. Jego magazynek był maźnięty czerwoną farbą. także żołnierze oznaczali przeciwpancerną amunicję. Z tej odległości, gdyby trafił w szybę kasku, mógłby ją zabić. Osłonił się karabinkiem, ale cios Anny był zbyt silny i zbyt precyzyjny. Szpikulec przebił szyję. Rzucił broń, próbując obiema dłońmi zahamować upływ krwi. Miał rozszerzone ze strachu źrenice. Musiał wiedzieć, że wkrótce umrze. Zanim się odwróciła, poczuła jakby ktoś wskoczył jej na plecy z młotem pneumatycznym. Kule przycisnęły ją do ziemi i pogruchotały grafelowy kaptur osłaniający kark. Anna poczuła kłucie w okolicach łopatki. Przebił się? Ołowiem? Pomyślała. Zacisnęła zęby i ćwierć sekundy po ostatniej kuli z długiej 30-pociskowej serii skoczyła w stronę atakującego ją żołnierza. Strzelec nie próbował zmienić magazynka. Rzucił broń i uciekał. Był kilka metrów przed nią. Już nikt z niebieskich nie odwracał się, by strzelać. Nie mieli amunicji. Zostało trzech. Kątem oka zauważyła, jak kapitan pada na ziemię. Kasjańska trafiła go w kolano. Czołgał się w stronę stalowych drzwi. Prowadzących na klatkę schodową, żaden z jego żołnierzy nie zatrzymał się, by mu pomóc. Strzelała już tylko Kasjańska, klęczała i w dwusykondowych odstępach przestrzeliwała niebieskim kolana. Krótkie serie po trzy pociski. Żaden nie dotarł na klatkę schodową. Ranni nawet nie próbowali się czołgać do wyjścia. Leżeli bez ruchu albo krzyczeli, żeby nie strzelać, że się poddają. Osłaniać wejście! Usłyszała ochrypły krzyk junckera. A odwróciła się w stronę dowódcy. Junker wyglądał, jakby wyszedł ze wszystkiego bez jednego draśnięcia. Jak się ktoś ruszy, to łeb rozwalę! krzyknęła w stronę rannych Kasjańska. Anna zauważyła, że Alicja wpięła swój karabinek w uchwyt piersiowy i pobiegła w stronę wrzeszczącego kapitana niebieskich. Chwyciła go za nogawkę i powlekła w stronę Junkera, malując na kamiennej posadce krwawy zygzak. Anna wycelowała karabinek w stronę drzwi na klatkę schodową. Po chwili ukląkł przy niej mole. — Nic mi nie jest, szefowo — mruknął, uprzedzając jej pytanie, a potem dodał. — Głupio zrobiłaś, tak szerżując jak degenerat. Mało brakowało. Stuknął palcem w szybę jej kasku, w miejsce, na którym pojawiły się pęknięcia. — Idź do rota, to cię opatrzy. Chciała zapytać, co ma niby roto patrzyć. Ale gdy zmarszczyła brwi, poczuła, że skóra na czole lepi się od tężejącej krwi. To, co płynęło po policzku, to nie był pot. Musiał ją zranić jakiś odłamek albo odprysk skały, zanim założyła na głowę kask. Poszła w stronę rota. Kasjańska zaciągnęła już oficera przed Junkera. — Zostaw go tu! — powiedział sierżant. Był spokojny i miał taki wyraz twarzy, jakby planował, co będą robić za tydzień. Zatamuj mu ten krwotok na nodze. Jeszcze się tu wykrwawi. Alicja rzuciła w stronę dowódcy wściekłe spojrzenie, ale przesunęła dźwignię na kwadracie z apteczką i wyciągnęła opaskę uciskową. Juncker kucnął przy oficerze, który bełkotał coś ciągle o konsekwencjach i dotknął na kilka sekund jego szyi. Mężczyzna zwiotczał, jakby zapadł w sen. Anna poczuła, że musi usiąść, wszystko na ciele zaczęło boleć, szczególnie plecy między łopatkami. Zdejmiesz kask, czy ja mam to zrobić? Usłyszała głos Olgierda Rota, który stał tuż obok z gotowym opatrunkiem. Jego głos wyrwał ją z zamyślenia. Poczuła mdłości. Zdjęła kask. Rod widocznie zobaczył coś w jej oczach. Tak wygląda zabijanie, powiedział. Skup się na rozkazach, nie myśl za dużo. To ważne. Nie myśl za dużo. Oczyścił jej twarz i przyłożył opatrunek. Nic ci nie będzie, mruknął. Czujesz coś jeszcze? Ból? Skinęła głową. No pewnie. Ból jest wszędzie. Uśmiechnął się i klepnął ją w plecy. Grafik wydał dźwięk, jakby uderzały u siebie dwie plastikowe miski. Radio zatrzeszczało w uszach. Usłyszała znajomy głos Junkera. Ranni? Anna zerknęła w stronę sierżanta. Miał na głowie hełm, a upy po kolei zgłaszały brak obrażeń. Na końcu zamoldowała się i ona. Do korytarza w biegu sznurowski zatrzymał się, gdy zobaczył ciała. Anna zauważyła, że jego usta poruszają się. Wyczytała z nich krótkie i najsoczystsze z polskich przekleństw. Junker przywołał go, nakazując jednocześnie ciszę. Pozabierać wszystkim broń i opatrzyć tych, co mają szansę przeżyć. Nie chcemy, żeby tu pomarli, rozkazał. Po kilkunastu minutach, kiedy już uporali się z rannymi, znowu przywołał ich do siebie. Stanęli tuż przed stalowymi drzwiami na klatkę schodową. Opuszczamy Olbrzyma, powiedział. To, co się stało, mogłem przewidzieć. Nie doceniłem Dawidowskiego. Wielu ludziom zależy, byśmy nie osiągnęli celu. Ale my zrobimy to, co do nas należy. To nie pójdzie na marne, wskazał należące wokół trupy. Wszystko jest przygotowane. Wychodzimy dzisiaj. Wasz ból też nie pójdzie na marne. Bjunker potrącił butem jeden z piętrzących się wysoko stasów książek. Anna dojrzała na okładkach niezrozumiałe dla niej litery. W pokoju pachniało czosnkiem i cebulą, towarami luksusowymi w olbrzymie. Na podłodze obok łóżka leżał bochenek starego chleba i pół półmisek niedojedzonej kaszy gryczanej. W pokoju był jeszcze stół kreślarski, którego blad przykrywało szczelnie kilka warstw kartek z technicznymi rysunkami. Jeszcze więcej rysunków leżało pogiętych pod drapanym krzesłem. Z łóżka wstał chudy i wysoki mężczyzna. Miał przekrwione oczy i zmęczoną twarz. Uśmiechał się. Był ubrany w wypłowiały mundur wojsk rakietowych Federacji Rosyjskiej. Głowę miało goloną tuż przy skórze, jak skazaniec. Zaczęło się? Bardziej stwierdził niż zapytał. Anna miała wrażenie, że zamiast wypowiadać słowa, wyśpiewywał je. Potem dowiedziała się, że taki sposób mówienia nazywa się wschodnim akcentem. Mężczyzna patrzył ze zdziwieniem na alpy. Musiał widzieć je pierwszy raz. W tej części kompleksu alpy nie pojawiały się często. Idziemy, Zerkow! powiedział Juncker. Zabierz wszystko, czego potrzebujesz. Tak. Już tylko. Mężczyzna klęknął i sięgnął pod łóżko, wyciągnął stamtąd kolorowy plecak. Tu mam wszystko gotowe, powiedział. Jestem gotowy od tygodnia. Tak, jak się umawialiśmy. Wybiegli z pokoju. Juncker prowadził korytarzami technicznymi. Była wczesna godzina. Nie napotykali wielu ludzi i tylko kilku żołnierzy. Salutowali Junkerowi i z ciekawością zerkali na Aupy. Anna nie wiedziała, gdzie biegną. Bała się, ale próbowała o niczym nie myśleć, a jedynie wykonywać rozkazy. Ważne było, że biegli i zbliżali się do celu, gdziekolwiek on był. Skręcili w szeroki, dobrze oświetlony korytarz. Tutaj pojawili się niebiescy, ale nie próbowali ich zatrzymać. Nie słychać już było eksplozji, ale Anna czuła, jak skała drżała od kolejnych wybuchów. Nagle w korytarzu zawyła syrena alarmowa. Zacisnęła szczęki. Wycie syreny, zwielokrotnione w ciasnym korytarzu, wiercało się w głowę, potęgując ból. Juncker przyspieszył. To już nie był szybki trucht, ale bieg. Stać! usłyszeli z tyłu krzyk. Juncker nie zatrzymał się, nie obejrzał się nawet. Ałpy zrobiły to samo. Minęło pięć sekund, dziesięć, 15 i nic się nie stało. Ktoś nie zdecydował się działać, lub okrzyk nie był skierowany do nich. Spoza zakrzywionego korytarza wyłoniły się stalowe drzwi. Anna domyśliła się, że to ich cel. Przed drzwiami stało dwóch wartowników w mundurach zwiadu. Biały kieł, powiedział Junker, podchodząc do starszego stopnia pod oficera i chciał przejść dalej. Kapral chwycił Junkera za ramię. Panie sierżancie, powiedział i wskazał czerwoną lampę. Po alarmie hasła tracą. — Biały kieł! — powtórzył Junker. Kapral pokręcił głową, jakby tłumaczył coś trzyletniemu dziecku. — Hasło jest... — zaczął, ale zachłysnął się resztą słów. Junker błyskawicznie smagnął go pięścią w podbródek. Cios był precyzyjny i silny. Żołnierz sflaczał jak przykłuty balon. Drugi wartownik był tak zaskoczony, że nie próbował nawet unieść broni do strzału. Junker wyrwał mu karabin i uderzył w szyję. Żołnierz upadł na podłogę. Junker kazał ich wciągnąć do wartowni i położyć na boku, żeby się nie udosili. W wartowni zastali jeszcze dwóch ludzi. Jeden spał skulony na polowym łóżku, a dowódca warty siedział przy stole z blaszanym blatem. Nosił niebieski mundur wojsk wewnętrznych. Gdy ich zobaczył, wstał i zmarszczył brwi, ale nie zdążył zaprotestować. Dwa szybkie ciosy Junckera zwaliły go z nóg. Anna skierowała lufę karabinka na żołnierza, który zdezorientowany poderwał się z łóżka. — Zaknebluj go! — polecił sierżant i przeszukał mundur obezwładnionego oficera. Anna wpięła karabinek w uchwyt i podeszła do łóżka. Żołnierz oddychał szybko, na czoło wstąpił mu pot. — Siedź cicho, a nic ci się nie stanie — powiedziała uspokajająco, zanim wsadziła mu w usta kawał szmaty. Z wiszącego na krześle pasa zdjęła kajdanki i przykuła go do żelaznej ramy łóżka. Z tyłu usłyszała przekleństwa. Odwróciła się. Juncker skończył już obszukiwać oficera. Rozejrzał się po wartowni. W pomieszczeniu oprócz łóżka i krzesła był tylko odrapany stojak na broń, guzik do odblokowywania grodzi i guzik interkomu. Juncker nacisnął oba guziki naraz. Zgrzytnął metal, gdy gródź zaczęła się otwierać. Anna na wszelki wypadek, położyła zakneblowanemu żołnierzowi dłoń na ustach i przycisnęła mocno. Junker zbliżył usta do mikrofonu. Tu sierżant Heinz Juncker, Krzyknął, nie czekając na meldunek dowódcy Warty po drugiej stronie komory dekontaminacyjnej. Mam rozkaz opuszczenia kompleksu! Biały Kieł, zwolnić blokadę! Tu kapral Zieliński! Zacharczał głośnik. Proszę o potwierdzenie dowódcy Warty! Dowódca Warty przekazał mi dowodzenie, zwolnijcie blokadę żołnierzu! Mam rozkaz opuszczenia kompleksu! Powiedział Junker. Został ogłoszony alarm, sierżancie Juncker. Potrzebuję nowe hasło i potwierdzenie dowódcy Warty. Żołnierz przerwał. Usłyszeli odgłosy szamotaniny i przekleństwa. Po chwili rozległ się niski głos. Melduje się, kapral Dressler. Jest piąta pięćdziesiąt i właśnie nastąpiła zmiana dowódcy Warty. Hasło LIPA PIPA. Proszę o hasło. LIPA PIPA, powiedział z westchnieniem Juncker. Przepraszam, jakieś trzaski na linii. Powiedział pan lipa-cipa? Lipa-pipa, powtórzył Junker spokojnie. Na twarzy Niemca pojawił się uśmiech. Zgadza się, lipa-pipa, blokada zwolniona. Wyszli z wartowni. Mole i Rot chwycili za dwa metalowe okrągłe uchwyty i zaczęli kręcić. Drzwi odsłoniły wnętrze komory dekontaminacyjnej. Był to pięciometrowy sześcian, wyłożony stalą, podziurkowaną otworami o średnicy małych monet. Weszli do środka i dopiero, gdy domknęli ze sobą gruź, ta po drugiej stronie zaczęła się rozwierać. Za stał Karl Dressler. — Teraz musisz nas zabrać, sierżancie! — powiedział, wskazując na leżącego obok żołnierza wojsk wewnętrznych. — Musieliśmy dwóch niebieskich mocno zbić, za to nas z gunkiem rozstrzelają! — Regulamin mówi, że to niebiescy biją innych do nieprzytomności, a nie odwrotnie. Anna dostrzegła, że sierżant Heinz Juncker uśmiechnął się jeszcze szerzej niż przy interkomie. To był rzadki widok. Chwilę potem usta Junckera zamieniły się jednak na nowo w cienką kreskę. Idziecie z nami, Dregu! Potwierdził i pobiegli w głąb ciemnego tunelu ewakuacyjnego. Koniec części czternastej.